No więc mam nadzieję, że nasze pierwsze spotkanie było na tyle intrygujące, że udało mi się zachęcić Was do poznania bliżej jezuitów i że warto ich poznać. I dzisiaj chciałbym przyjrzeć się postaci założyciela. Ignacy Loyola Inigo to było jego pierwsze imię oryginalne baskijskie. Jak nazwisko wskazuje, pochodzi z Loyoli właśnie. Urodził się w 1491 roku na zamku w Loyoli i prowadził życie typowe dla szlachcica hiszpańskiego tamtego czasu, oddanego koronie i kościołowi. Z jego biografii, historii wiemy, że był raczej, jeśli się w czymś wyróżniał, to w cnotach rycerskich. Był bardzo oddany rzemiosłu rycerskiemu, ale też dworskim intrygom. Nie stronił od miłostek, nie stronił od zabaw. Był po prostu duszą towarzystwa. I tak było aż do 1521 roku, gdy jego znakomicie rozwijająca się kariera została dość dramatycznie przerwana. I o tym wszystkim wiemy nie tylko dzięki rekonstrukcji historii tego czasu, ale z jego własnych opowieści. On pod koniec życia już jako stary, zasłużony, świątobliwy generał zakonu podyktował własne dzieje i się nie oszczędzał. Trzeba powiedzieć, że te opowieści nie mają nic wspólnego z hagiografią, są bardzo realistyczne. Wydaje się, że on miał wręcz taką przyjemność w upokarzaniu siebie samego, to znaczy chciał pokazać te strony jak najbardziej negatywne własnej historii, żeby jakby pokazać, że mimo, że on był taki słaby, taki grzeszny, taki próżny, arogancki, że jego właśnie Bóg wybrał do nadzwyczajnych dzieł. No bo Bóg tak robi po prostu. To jest taka przypowieść właśnie, że każdy ma szansę stać się świętym, jeśli tylko podda się kierownictwu Bożemu. Jak wspomniałem, tym momentem przełomowym była klęska pod Pampluną, gdzie został ranny i długotrwała, wielomiesięczna kuracja sprawiła, że zamiast myśleć o dworskiej karierze, zaczął myśleć o karierze na dworze boskim. I to jest bardzo interesujące, że niektórzy porównują te jego dzieje duchowe do przygód innego rycerza opisanego mistrzowsko przez Cervantesa. Oczywiście mam na myśli Don Quixota. I rzeczywiście Loyola stał się takim Don Quixotem, ale już walczącym jakby w kościele. Już nie myśląc o królu Hiszpanii, ale o właśnie Bogu, Jezusie Chrystusie, którego wybrał na swojego mistrza i pana jedynego. To oczywiście można to odebrać, co mówię, jako taką budującą historyjkę, ale chcę zwrócić uwagę, że to nie jest tylko taka jedno z wielu żywotów świętych. Ta druga okładka pokazuje książeczkę Ćwiczenia duchowe czy duchowne, bardzo znane jezuitom i tym, którzy odprawiają tak zwane rekolekcje ignacjańskie. Otóż jest to, jak niektórzy mówią żartobliwie, rodzaj księgi kucharskiej, to znaczy, czy książki kucharskiej. No oczywiście nikt się jeszcze nie najadł książką kucharską, nawet najlepiej napisaną i najlepiej ilustrowaną. Trzeba po prostu te przyprawy, smakowitości samemu zacząć gotować, piec, i wtedy dopiero wiadomo, o co chodzi. I te ćwiczenia mniej więcej na tym polegają, że człowiek wchodzi w ten świat i zaczyna właśnie je odprawiać. Nie czytać, tylko odprawiać. I to nie jest książka do czytania, tylko raczej pewna instrukcja obsługi właśnie
czy samochodu, czy motocykla, i tylko ktoś, kto już umie jechać, potrafi się tym posługiwać. Ja dlatego o tym mówię tak dużo, bo dla jezuitów to jest najważniejsze narzędzie ich pracy. Jeśli chce się zrozumieć te tajemnice jezuitów, o której mówiliśmy wcześniej, to właśnie w tej książeczce ta siła tego zakonu tkwi. To znaczy, że jezuici, kierownicy, będący właśnie takimi kierownikami duchowymi, poprzez czytanie tej książeczki, przekazywanie, dostosowując jednocześnie pewne strategie pracy z ludźmi do poziomu, no bo są różnie ludzie wykształceni, prości, więc tutaj jest to na tyle elastyczne, że to można dostosować do każdego. Jezuici okazali się niezwykle skutecznymi strategami, potrafili i z królami, i z chłopami, i z mandarynami w Chinach, i z szogunami w Japonii. Ta książeczka pozwalała im, że tak powiem, na różne sposoby wcielać w życie tę mądrość ignacjańską. I ostatnia, już króciutko o tej ostatniej książce, bo to jest poważne dzieło, Konstytucje zakonu jezuitów, napisane przez Ignacego samego dla jezuitów, czyli dla członków już zakonu, bo to, co mówiliśmy wcześniej, i ta opowieść pielgrzyma, ten taki pobożny trochę żywot Ignacego i te ćwiczenia duchowe, to były skierowane do wszystkich, tak? Kto chciał z jezuitami pracować, kto ich słuchał, ich kazań, czy chodził do nich do spowiedzi, czy na nabożeństwa, był celem jakby ich działań duszpasterskich. Natomiast tutaj możemy powiedzieć, że ten sekret jezuicki jest zatrzymany w ramach zakonu. I to jest niezwykle ciekawe, że ten zakon, choć powstał w XVI wieku, był niezwykle nowoczesny. A to widać, jeśli się go porówna z innymi zakonami. Jezuici nie mieli na przykład modlitw chórowych, nie mieli specjalnego stroju. To wszystko jest w tych konstytucjach napisane i to wszystko tłumaczy, dlaczego jezuici byli tak różni, a jednocześnie tak łatwo rozpoznawalni wszędzie, że jeżeli ktoś w pewien określony sposób się zachowywał, mówił, a mówisz jak jezuita. Rzeczywiście w wielu językach, w tym również polskim, jezuicki funkcjonuje jako epitet, często negatywny. Jezuita, czyli człowiek fałszywy, przebiegły, nieszczery. Więc to wszystko, sądzę, bierze się stąd, że nie wszyscy wiedzą, co tam jest napisane. Dlatego, żeby poznać jezuitów, trzeba te trzy książki przynajmniej przeczytać i wtedy się wie o nich dużo więcej. I się troszeczkę rozumie, jak to się stało, że ten zakon rzeczywiście w krótkim czasie odniósł niebywały sukces.